Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Carbon. Zaczniemy sobie od driftu, moi drodzy. I lecimy. Powiem wam tak, troszeczkę zabrejdowałem mojego Mustanga, bo w ogóle robiąc całą karierę od początku, bo niestety wszystkie savey mi się skasowały, odblokowywały mi się coraz to kolejne części tuningowe. Jest tego zaleta i... no niestety minus, o którym wam zaraz powiem. Zaleta jest oczywiście taka, że mój Mustang jeździ bardzo szybko, jest szybki i w ogóle. Natomiast ogromnym minusem tego jest to, że przeciwnicy stali się tak cholernie trudni, że praktycznie są nie do ogrania, i to mówię w wyścigach typu sprint czy okrążenia, bo tutaj na drifcie to bez problemu. Po prostu da się normalnie rozwalić wszystkich, nie? Natomiast zaraz wam pokażę, jaki jest problem na innych. O! Na innych trybach. No jest po prostu masakra. Jak spotkam Corvette Z06, to już wiem, że nie ma co jechać, nie ma szans po prostu. I niektóre wyścigi, robiąc tą moją karierę od początku, niektóre wyścigi po prostu musiałem powtarzać po kilka dobrych razy, żeby, albo nawet kilkanaście, żeby po prostu móc ukończyć i zdobyć kolejny obszar. No to była masakra po prostu. Ale jakoś się udało, doszedłem do tego samego etapu, w którym byłem, zanim skasowały mi się savey. W ogóle savey skasowały mi się trzy razy w sumie. I trzy razy miałem no taką masakrę, że po prostu musiałem wszystko od początku przechodzić, tak jakby do tego etapu, w którym jestem teraz, więc to jest po prostu masakra. No dobra, to był pierwszy drift na tym obszarze. Pokażę wam teraz, jak wygląda na przykład wyścig na torze. Mam nadzieję, że nie będzie tak hardkorowo. Zaraz zobaczymy, jakie będą samochody, bo to jest właśnie, o, jest Corvetta, no to zajebiście, powiem wam. W ogóle ten drafter mnie tak wkurza, że to jest niemożliwe. No. On często jest tak, że on zamiast mi pomagać, to psuje, i to bardzo psuje. Zajeżdża mi drogę, gdzieś, nie wiem, skręca jakoś dziwnie, nie może na nim nadążyć. Wkurzający to jest. W ogóle ta trasa nazywa się Garden Boulevard, przynajmniej tak się nazywa w Need for Speed World. A tutaj nie mam pojęcia jak. Może i podobnie, chociaż w Wordzie te trasy zostały pozmieniane, jeśli chodzi o nazwy. Natomiast przebieg jest ich dokładnie taki sam. Ok, zobaczymy, jak ten drafter spisze się tutaj na zakrętach. Nie czuję, żeby to był dobry pomysł, aby go tutaj używać. Ok. I zobaczymy, jak sobie tu poradzi. On strasznie ostro skręca. Zresztą ci przeciwnicy za mną też są strasznie dobrzy. I wow! No nie tu skrótem, man! I oni, ci przeciwnicy, obserwujcie mi mapkę. Zobaczycie, jak oni będą strasznie mnie doganiać. To jest po prostu niemożliwe. W niektórych momentach było tak, że po prostu ja, jadąc na nitrze, zostawałem z tyłu w stosunku do gościa, który jechał bez nitra, ale w Corvecie, tak? Więc to jest masakra. Nie wiem, czy ta Corvetta jest rzeczywiście taka szybka, czy tylko po prostu ci gracze komputerowi tacy są. Ale no, jest rzeźnia. Naprawdę sporo czasu zajęło mi jakby przechodzenie do tego etapu, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Sporo ciężej niż to było zanim właściwie wymaksowałem tego Mustanga. Jeszcze brakuje mi kilku takich dobrych części, jak na przykład turbosprężarka. Coś tam jeszcze takiego można by było dodać tutaj. Za chwilkę może sobie to też zobaczymy. Spadaj. Okej, i jedziemy. No ten wyścig poszedł całkiem nieźle, nie było jakiś... O, teraz mnie dogania strasznie ta Corvetta z tyłu. O! Dobra, szybko, drafter. Oh shit, no i tak, drafter oczywiście gdzieś tam się zadusił. I to absolutnie nie ma żadnego znaczenia, jeśli ja mu wsadzę nie wiadomo jakie części tuningowe, w sensie do osiągów.
czy też w ogóle będzie na fabrykach jechał, zawsze będzie tak samo do dupy. W sensie nie będzie mógł mnie dogonić w pewnych tam momentach. Nie ma absolutnie w tym żadnej różnicy. Skrzynia biegów, poziom pierwszy, pakiet profesjonalny, git. Okej, i zobaczmy. Teraz zaatakuje mnie pewnie znowu kosiarki. No i dobra, pojedźmy sobie drift w kanionie, jak myślicie, jak mi pójdzie. Jechałem go już kilka razy. I no zobaczymy. Okej. Dobra, i poszło. I zakręci kolejny. Pięknie. O, i fajnie. No, tak sobie. To był naprawdę ostry zakręt, bardzo trudny, więc... Okej. Kurde! Jak tu jest ciężko. Ciężkie są te zakręty, naprawdę. Tutaj jest po prostu masakra. Dobrze. Dobrze. Właśnie, mogę... Kurde. W razie jakbym tam miał problemy z ślizgiem, mógłbym w sumie używać tego hamulca ręcznego, żeby się szybko odwrócić. Ale on tutaj tak słabo działa w sumie. Jakoś to poszło. Dobra, i co mamy tutaj jeszcze do zrobienia? Mamy tak, sprint, próba prędkości, weźmy sobie próbę prędkości, pomocnika mam cały czas, draftera, i startujemy. Oh yeah! Dobra, i od razu gaz do dechy, bo tu już mamy pierwszy radar, hops, 199 km na godzinę. I jestem pierwszy, także nie było aż tak tragicznie. Następny radar jest w bardzo głupim miejscu, gdzie ogromnych prędkości na pewno nikt nie osiągnie. Okej, 138 km na godzinę. Tyle może jechać nawet mój samochód, więc to jest prędkość bardzo niska. Jestem drugi. To niedobrze. Dawaj, drafter. Au! Au, jeez. Ja sobie pojadę tutaj. Ty sobie jedź naokoło. Po prostu... Nie wiem, jak on może tych skrótów nie jechać, no. Ja rozumiem, że do skrótów jest inny pomocnik. No, ale bez jaj. Po co jechać naokoło? Use that speed. Wow. Ile? 240... 251 nawet. Wow, nieźle. Tu mi się drafter właśnie przyda, bo tutaj jest to. No to tyle. Fajnie, tak. Zajebiście, już mnie korweta wyprzedziła, czyli to by było na tyle. Znaczy dobrze, że tutaj jest tak, że nie trzeba dojechać na pierwszej pozycji. Ale te korwety są przesadzone, kurde, z nimi się po prostu nie da wygrać. Strasznie ciężkie, o, już widzę. Dalej. Chyba wygrałem. Colin dojechał, znaczy miał największą prędkość, więc... No jakoś to pykło. Jestem atakowany, o man, próba prędkości. Czy to jest ten sam obszar, który przed chwilą zdobyłem? Nie, to jest chyba Kempton. Nie, to nie jest Kempton. Gdzie ja... Oho, aha, dobra, nie pojechałem skrótem. Skrót jest tu, pojadę sobie skrótem, o. Świetnie. Gdzie jest pierwszy radar? Na razie nitra nie zużywam do końca. Bo ono może się przy... O, właśnie. Przyda się tutaj. Ok.
ok? 203 km na godzinę, fantastycznie. Teraz widzę tutaj ostry zakręt. O, skrót! Ostry zakręt i skrót. On trochę mi pomoże. A może nie za bardzo. W sumie za mocno zahamowałem, żeby w niego wjechać. Przede mną jedzie piękny SLR McLaren. Uwielbiam ten samochód. Przede wszystkim za dźwięk. W normalnym, w realnym życiu on brzmi po prostu no, jak statek kosmiczny. Dobra, i teraz cały czas prosto. I gdzie jest ten radar? Radar jest chyba zaraz przed skokiem. Tak, jest... A nie, w sumie tak. Myk. 224 kilosy. O, mam już sporą przewagę, to jest bardzo dobrze. Okej. Kilka speedbreakerów. I udało się przejechać przez... bardzo, bardzo ciężki tutaj odcinek, gdzie było wiele, wiele takich krętych zakrętów. Krętych zakrętów, brawo. A drafter w ogóle został gdzieś w szarej dupie z tyłu. Aj. Jak on ma mi tutaj pomagać? No powiedzcie sami. A mówię, ulepszony tam chyba jest nawet ulepszony teraz. To nie ma absolutnie żadnego znaczenia. On albo jedzie dobrze, albo jedzie do dupy. O! No i koniec. No i fajnie. Okej. Okay. Co? Aha, bo tu była obrona, dobra. I teraz tak, mamy tu załatwione. To, a myszka, chodź. Myszka, myszka. Teraz tak, co tu mamy jeszcze? Sprint, door, próba prędkości znowu. Drift jest tutaj fajny, no ale już go wykonałem, więc warto by było coś innego. Tu mamy tor i sprint. Pojedźmy sobie sprint. Tak nie po kolei trochę te obszary będę zdobywał, no ale myślę, że nie będzie źle. Tak, co to jest w ogóle? Nie, to była... O, oh, fuck! Carrera GT, no zajebiście, a mój Mustang sobie z tym nie poradzi. No zobaczcie, ja przyspieszam na nitrze, a te Carrera jest sobie... Kurczę, normalnie jadą, jakby nigdy nic, nie? Kurde, muszę się podrapać w nos. Dobra, idziemy dalej. Okej. Mamy tutaj Mitsubishi Evo chyba 7, dobrze mówię? Czy nie, 9, to jest chyba 9. Z przodu oczywiście Carrera GT. W ogóle wkurza mnie te martwe pole w tej grze na padzie, co wam pokazywałem w pierwszym odcinku. No to jest masakra po prostu. Znaczy, teraz to była moja wina, ale masakra jest z tym padem, bo... ja po prostu, żeby skręcić w jedną stronę, to muszę czasami skontrować, no nie wiem jak wam to wytłumaczyć, ale... Żeby nie skręcać podczas jazdy, muszę cały czas kontrować, tak? Żeby jechać prosto, o, może tak. No, wyłączyłem go, bo chciałem pojechać skrótem. To się oczywiście zatrzymał i jeszcze mi przywalił. No, jak mnie to... Ojej. A trafik oczywiście w skrót wjeżdża, no, no zajebiście. I przegram to. Przegram, bo oczywiście Carrera jest niesamowicie szybka. No, ale to jest jeszcze połowa wyścigu, może coś z tego będzie. Spadaj stąd. Dobra, doganie. O, tu jest skrót, tu jest skrót. Może się uda coś tutaj zdziałać jeszcze. Drafter w szarej dupie gdzieś z tyłu. No nie, wytrzymam, zaraz się rozpłaczę chyba. Nic, będę musiał karierę tutaj blokować. Dobra, już widzę metę. Tak, poznaję tą trasę. To jest Chinatown Tram z Need for Speed World. Tutaj się chyba ten wyścig inaczej nazywa. Okej, okay, widzę, że będzie gonić mnie policja. Zauważyli mnie? Zauważyli, no jakże, inaczej. A tym Mustangiem się fatalnie skręca. Ja muszę kontrolować, żeby jechać prosto, to tak. Skręcam w prawo,
na przykład, o teraz skręcam w lewo. I żeby teraz jechać prosto, to muszę w prawo i jeszcze kontrolować na kilka razy, żeby po prostu jechało to cacko prosto, a nie gdzieś na boki, tak? Okej, tak. Uruchomił się drafter pod sam koniec wyścigu. Brawo po prostu dla pana w kasku. Tu? A próba prędkości czasowa. O, ale kiepsko. Jak sobie poradziłem z utratą save-off? No oczywiście musiałem grę przejść od początku. Potem mi się znowu save'y skasowały, jak mówiłem. I po prostu ją przeinstalowałem. Nie instalowałem żadnych patchów, przez co chodzi mi troszeczkę gorzej i czasami możecie zauważyć lekkie gdzieś tam szarpnięcia. Normalnie w grze mam, teraz grając na Full HD, mam 160 FPS-ów. No, 160 FPS-ów. Więc takie szarpnięcia są tutaj na pewno nie na miejscu. No ale są to być może też problemy troszeczkę z kompatybilnością gry z moim systemem Windows 8.1. No na razie sobie jakoś z tym poradziłem. Mam nadzieję, że już mi się nie skasują. No jeśli się skasują, to będę musiał niestety przechodzić znowu grę od nowa. I no nie wiem co to będzie. Będę już chyba tego Mustanga miał obczajonego maksymalnie, w sensie raz, że wsadzę do niego wszystkie części jakie są możliwe, dwa, że się nauczę nim dobrze jeździć albo go stuninguję jeszcze jakoś tam, w sensie zawieszenie i tak dalej. Na razie jeździ mi się nim tak sobie, fajnie przyspiesza, ale skręca nie najlepiej. Tym bardziej, że no właśnie, tak jak mówiłem, z tym sterowaniem tutaj w grze jest kiepsko. A tak samo jest właśnie w Need for Speed Most Wanted 2005, gdzie no niestety te martwe pole też tutaj jest jakby źle poustawiane i no jeżdżenie nie jest tak przyjemne jak już na klawiaturze. Znaczy, jeśli można jeżdżenie na klawiaturze do gry wyścigowe nazwać przyjemnym. Po prostu samochód mi teraz sam skręca, tak? A to jest niemiłe. Kolejny wyścig ukończony, 7000 gotówki. Chodźmy teraz do kryjówki sobie na chwilę. Ja oblukam, czy czasami nie mam jakichś nowych części do wsadzenia do mojego samochodu. Osiągi. Skrzynia biegów jest. Jest sprężarka, zobaczcie. Pakiet profesjonalny znacznie polepsza swoje przyspieszenie. Widzieliście przed chwilą jedną rzecz, że mam prawie 1 000 000 gotówki i to nie jest wcale szczytowanie ani nic w tym rodzaju. Ja po prostu grając od nowa tyle kasy zdobyłem i grałem na kilka razy, zaczynałem praktycznie grę od nowa, tak więc cały czas ta gotówka gdzieś tutaj sobie leciała. Zainstalowałem nową sprężarkę. Tutaj są jeszcze niezrobione przeze mnie wyścigi, wojny wyścigowe. Z tego względu, że po prostu nie dałem rady korwetom. One są za szybkie na mojego Mustanga. Dlatego zostawię sobie te wyścigi, jak już odblokuję jakiś naprawdę koksiarski samochód, żeby móc się tam po prostu pościgać, bo na obecną chwilę jest po prostu masakra. No i mamy tutaj sprint w kanionie. Fantastycznie. Jest fajna muzyczka, nie wiem czy to słyszycie, może lepiej żebyście nie słyszeli, nie mówcie YouTube'owi o tym, że coś słyszycie. Ale całkiem przyjemna i bardzo, bardzo fajnie się tutaj kamera ustawia. Strasznie lubię to właśnie w NFS-ach, że jest tutaj fajnie zrobiona kamera, dynamicznie przynajmniej. Ja to tak odczuwam. Bardzo mi to odpowiada, bo no, gra dostarcza dużo frajdy z tego, że się tak jeździ. No nie wiem jak to mam wytłumaczyć. Mówię po prostu po ludzku. Fajnie zrobiona jest kamera podążająca za samochodem. Wow, jaki fajny widok na miasto. No nic, cały czas jestem pierwszy, więc to chyba nie będzie taki trudny wyścig, chociaż powiem wam szczerze, że przeciwnicy cały czas siedzą mi gdzieś tam na ogonie. Między innymi Mitsubishi Evo.
Mitsubishi Lancer Evolution 9. Okay. 73%, strasznie długi ten wyścig. To jest chyba na tym głównym kanionie, tak zwanym Grand Canyon. Ktoś gdzieś tam pytał właśnie o to, czy... pytał się o to, czy jak się nazywa główny kanion podstawowy, ten taki w Need for Speed Carbon. On się po prostu nazywa Grand Canyon, czyli duży kanion, główny kanion. Okej. Okay. I gotowe. I kolejną strefę mamy już odblokowaną. Mitsubishi Eclipse GT, no co ty nie powiesz. To nie jest ten Eclipse, którego ja lubię, to jest ten Eclipse głupi, którego ja nie lubię. Tu mamy jeszcze trzy wyścigi. Kosiarkiego pokonamy sobie już w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie, pa pa.